Żył Radosław radosny, lecz wcale nie był radosny. Żył w małym domku na samym końcu miasta, szara dziura. Mieszkał wraz z tatą, który walczył na wojnie, i mamą, która była w wojsku, ale po pierwszym dniu zrezygnowała, rozbolał ją brzuch. Radku, pora wstawać. Nie przeszkadzać mi w pracy. Dobra, chodź, Radek. Możesz sobie jeść śniadanko, czyli płatki z twoje ulubione. I możesz sobie obejrzeć piłkę nożną. Witajcie, moi państwo. Dzisiaj będziemy komentować mecz piłki nożnej. Czarni, czarni, gol dla czarnych. Faul, ale faul. Gol dla pomarańczowych. Faul, kolejny faul. Obroniony przez pomarańczowych i gol dla pomarańczowych. Pomarańczowi wygrywają. Głupi brzuch. Przez niego nie mogłem grać i wtedy byśmy wygrali. Może byś, mężu, naprawił tą ścianę. Radku, od teraz nazywasz się Sebastian Smutkiewicz. Nie! Ale w zagrodę możesz trochę pograć na komputerze. Tylko nie za długo. A masz. Szkoda, że Radka bolał brzuch. Wtedy byśmy mogli wygrać.